zarzut i wnioski o deportację, ale może także zdecydować o ich zwolnieniu. Będzie śledztwo w sprawie wczorajszego pożaru w zakładach dawnego Polifarbu w Gdyni. Ranne zostały dwie osoby. Straty mogą wynieść nawet kilka milionów złotych. Pożar budynku o powierzchni 600 m2 przez kilka godzin gasiło 17 zastępów straży pożarnej z całej Gdyni. Gęste kłęby dymu można było zobaczyć z różnych stron Trójmiasta. Zagrożenie było o tyle duże, że w środku znajdowały się rozpuszczalniki i farby. Szybka reakcja strażaków zapobiegła tragedii. Uratowano 2/3 trzykondygnacyjnego budynku. Co najważniejsze, obyło się bez ofiar. Lekko ranne zostały dwie osoby. Strażacy ewakuowali też mieszkańców pobliskich domów. Między poszczególnymi instytucjami, które do tej pory były rozproszone. Wcześniej to KFK, PARP, NCBIR, BGK. Każdy po trochu zajmował się różnymi programami o podobnym charakterze, tylko 10-krotnie lub 100-krotnie mniejszym wymiarze. Dzisiaj ten program 3 miliardów złotych ze środków publicznych, połączony z dodatkowymi 3 miliardami, które chcemy przyciągnąć z całego świata, funduszy VC, Venture Capital, które zapewnią jednocześnie rynkowe podejście, ale na najlepszych parametrach biznesowych. Chcemy stworzyć szansę dla Polaków, którzy mają odwagę i determinację do rozwoju, mówił prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Dodał, że rząd Prawa i Sprawiedliwości chce znosić bariery, na które dotychczas natrafiali obywatele. Trzeba stawiać na polski kapitał i podejmować suwerenne decyzje w interesie Polski. To, co planujemy, co podejmujemy, to jest nic innego jak właśnie przełamanie tych blokad, które tkwią zarówno w mechanizmie funkcjonowania polskiego państwa, jego biurokracji, jak w różnego rodzaju patologicznych układach społecznych. Będziemy z całą konsekwencją te mechanizmy naprawiać, te blokady odrzucać, przełamywać. Po to właśnie, by ludzie, głównie młodego, choć nie tylko młodego pokolenia, uzyskiwali szansę. Mówimy o tym od wielu lat. Chociaż w nieco innym kontekście, ale to zablokowanie będzie konsekwentnie znoszone. Będzie znoszone na różne sposoby, poprzez naprawę państwa, poprzez walkę z patologiami społecznymi. Kluczową rolę realizacji programu odegra Polski Fundusz Rozwoju. W ciągu najbliższych 7 lat w Polsce ma szansę powstać i rozwinąć działalność 1500 innowacyjnych firm. Założeniem jest większe otwarcie dużych spółek, w tym spółek Skarbu Państwa, na innowacje. Środki pochodzić będą także z funduszy europejskich, to jest programu Inteligentny Rozwój 2014-2020, a także ze środków prywatnych. Profesor Elżbieta Starosławska odpiera zarzuty marszałka województwa w sprawie rzekomych nieprawidłowości w Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej. Prokuratura na wniosek zarządu województwa wszczęła postępowanie dotyczące domniemanych nadużyć w gospodarowaniu mieniem centrum i doprowadzenia do strat finansowych za czasów, kiedy profesor Starosławska kierowała placówką. Marszałek województwa lubelskiego Sławomir Sosnowski poinformował, że prokuratura rozszerzyła śledztwo o nowe wątki w sprawie centrum. Jeden z nich dotyczy przetargów na sprzęt dla placówki. Profesor Elżbieta Starosławska była dyrektor centrum. Podkreśla, że nie ponosi odpowiedzialności za te sprawy. Ja nigdy nie uczestniczyłam w żadnym przetargu, ani w komisji przetargowej, ani w tworzeniu specyfikacji do tych wszystkich produktów zamówień. Jako dyrektor inicjowałam tylko podpisem, bo to jest obowiązek dyrektora, zainicjować przetarg. Jeżeli chodzi o zapłacenie za roboty niewykonane, kierownik działu inwestycyjnego przyniósł harmonogram rzeczowo-finansowy, sprawdzony, podpisany. Jak dostaje takie potwierdzenie dyrektor, jest zobowiązany niezwłocznie podpisać wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o płatność. Dyrektor nie ma obowiązku znać się na tym. Za to odpowiadają inwestycyjni i wykonawcy. Ale kto to jest ten człowiek? Profesor Elżbieta Starosławska została odwołana ze stanowiska w lutym bieżącego roku. Zarząd województwa uznał, że złamała ustawę antykorupcyjną oraz prawo zamówień publicznych i skierował sprawę do prokuratury. W ciągu roku, półtora może powstać centralny rejestr faktur, zadeklarował minister finansów Paweł Szałamacha. Władze resortu chcą ograniczyć w ciągu 2-3 lat lukę w VAT z obecnych 26% do średniej unijnej, czyli 15%. Pomóc w tym ma spółka celowa Aplikacje Krytyczne, powołana do informatyzacji służb skarbowych. Ministerstwo Finansów musi przez kilkanaście miesięcy zrobić to, co zwykle zabierało lata. W różnych także psy i wilki na zewnątrz pokasujące, pochorunkujące. No to przecież wiadomo, że to nie są świadkowie wilkowe. Także jedźmy do przodu. Projekty trwały latami, efekty były bardzo niewymierne, a jeszcze przekraczane znacznie budżety.
W związku z tym zdecydowaliśmy się na specjalne rozwiązanie instytucjonalne, na powołanie spółki celowej, która połączy misję publiczną wykonywania zadań dla administracji publicznej z charakterem pracy i tempem pracy właściwym dla sektora prywatnego. Spółka ma być odpowiedzialna za opracowanie systemu informatycznego mającego pomóc w walce z wyłudzeniami VAT-u. Powołana została na podstawie przyjętej przez Sejm i podpisanej przez prezydenta w maju ustawy. A podstawowym jej celem, jak deklarowali przedstawiciele Ministerstwa Finansów, jest zmniejszenie luki w VAT-cie, różnicy między oczekiwaniami a faktycznymi wpływami do budżetu państwa z tego podatku. Ministrowie obrony NATO zaakceptowali pakiet pomocowy dla Ukrainy. Dokument ma zostać przyjęty na lipcowym szczycie NATO w Warszawie. Do tej pory sojusz pomagał Ukrainie przy pomocy doradców oraz funduszy powierniczych w takich obszarach jak dowodzenie, logistyka i cyberobrona. Obradom ministrów w Brukseli przygląda się Dawid Nachajowski. W kwaterze głównej NATO w Brukseli kończy się ostatnie spotkanie na szczeblu ministerialnym przed szczytem państw Sojuszu Północnoatlantyckiego. Polityka odstraszania i obrony to dwa główne tematy omawiane w Brukseli. Ministrowie obrony krajów NATO uczestniczyli dzisiaj m.in. w posiedzeniu Komisji NATO-Ukraina. Rozmowy dotyczyły na przykład reakcji NATO na działania Rosji. Sekretarz generalny Jens Stoltenberg publicznie poinformował tutaj, że Rosja teraz musi przestać wspierać bojowników, wycofać swoje siły oraz sprzęt wojskowy z terytorium Ukrainy. W odpowiedzi na rosyjskie działania NATO zintensyfikowało swoje wsparcie dla tego kraju. Ministrowie zatwierdzili kompleksowy pakiet dla Ukrainy, w którego skład mają wejść konkretne wskazówki oraz wsparcie. NATO chce w ten sposób pomóc Ukrainie w ugruntowaniu bardziej wydajnej i skutecznej polityki obronnej oraz struktur bezpieczeństwa. Więcej na ten temat z pewnością będzie można się dowiedzieć podczas spotkania przywódców NATO z prezydentem Poroszenko w Warszawie, ale już za chwilę konferencja prasowa szefa MON Antoniego Macierewicza, podczas której z pewnością dowiemy się, jakie są najświeższe informacje pod kątami ministrami obrony krajów NATO. W Brukseli dla Radia Maryja, Dawid Nachajowski. W kraju zachmurzenie umiarkowane, okresami duże, a na przeważającym obszarze kraju przelotny deszcz oraz burze, lokalnie z gradem. Temperatura od 18 do 21 stopni na zachodzie i północy do 26 na południowym wschodzie kraju. Wiatr słaby i umiarkowany, przeważnie południowy, a w czasie burz porywy wiatru do 65 km na godzinę. Na barometrach w Warszawie 988 hektopaskali. Były to wiadomości w Radiu Maryja. Radomski czerwiec 1976, batalia o wolność. To temat dzisiejszych rozmów niedokończonych, w których udział wezmą dr Paweł Sasanka, pełniący obowiązki zastępcy naczelnika Wydziału Badań Naukowych Instytutu Pamięci Narodowej, Stanisław Kowalski, prezes Stowarzyszenia Radomski Czerwiec 76 i Tomasz Świtczak, przewodniczący MSZ Solidarność Rolników Indywidualnych i Ziemia Radomska. Początek rozmów w telewizji trwa o godzinie 18.15, kontynuacja w Radiu Maryja o 21.30. Serdecznie zapraszamy. Wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej. Kto odpowie za straty? Prokuratura bada sprawę zerwania umowy na dofinansowanie geotermii w Toruniu. Skarb Państwa poniósł z tego powodu duże straty. A kto zyskał na odebranej dotacji? Czytamy w naszym dzienniku. Remont Grobu Bożego. W Jerozolimie rozpoczęła się pierwsza od ponad 200 lat renowacja Grobu Bożego. Choć kaplica wymagała remontu, uniemożliwiał go brak porozumienia między współwłaścicielami bazyliki. Ordery wolnych Polaków. Dlaczego generałowie II Rzeczypospolitej Polskiej ofiarowali swoje ordery Virtuti Militari Matce Bożej? Nasz dziennik pisze o tym, dla kogo ustanowiono odznaczenia oraz jak podeptano tradycję orderową, przyznając go zdrajcom. Letnie prace w ogrodzie. Co koniecznie trzeba wykonać? Także psy i wilki są na zewnątrz, to Biblia mówi. Psy i wilki, proszę Państwa, są na zewnątrz. Edukacja zdrowotna. Pokazują, nawet na Saski 40-20, o 4 nad ranem do domu idę. To facet, ja się przechodziłam się Saską, powietrze z Saskiej. To tak, były to wybrane problemy, tematy, no to artykuły z codziennej prasy. Psy i wilki, proszę Państwa, różne zwierzęta są na zewnątrz. 13, nawet tutaj na Saskiej. I w powietrze z Saskiej. Teraz spryskałam żółka, żeby mi uciekł z domu i on albo umarł, albo... I
tak, muszę mieć otwarte okno, proszę Państwa, bo to jest chemia jednak. Powietrze z Saskiej póki co. Radio Kącika. Kultura w Warszawie to taka, wiecie Państwo, chamska. Lolo, lolo, o 4 nad ranem. Przedwczoraj też facet szedł z babą, jakąś żonką czy kim, ale 150 metrów z odległości mnie widział i tak lolo, lolo, coś zaczepiał. Także tylko spojrzysz, się to już podobnie. Taka i wisa. Albo być, pytania dwa. W świecie, gdzie wszystko cenę ma. Pytają dzieci, nie być nas. Kto ukradł im najlepszy czas? Kto sprzedał pamięć dawnych lat? Wygnał świat. I kto zatraci prawdę tą? Tu jest ojczyzna, tu nasz dom. Obudź się, Polsko ma. Niech opadnie kłamstwa mgła. Powstań z Bardzo serdecznie witam na antenie Radia Maryja pana doktora Krzysztofa Kaweńskiego, wiceprezesa prawicy Rzeczpospolitej. Szczęść Boże, panie doktorze. Szczęść Boże, witam serdecznie. Panie doktorze, dzisiaj dotarła do nas informacja, że w ubiegłym roku, 2015, policja 8 tysięcy razy prowadziła tak zwaną kontrolę operacyjną, czyli podsłuch lub tajny przegląd korespondencji. I sąd odmówił zgody tylko w 18 przypadkach, a prokurator w 234. Teraz jest procedowana ustawa o policji, także ustawa antyterrorystyczna. Patrząc na to, co się działo i na krzyki ze strony opozycji, a także na pewne sugestie Komisji Weneckiej czy Komisji Europejskiej, takie są baby, takie są mohery, jakby kto nie wiedział. W pewnej, no nie powiem nieścisłości, ale chyba wprost trzeba powiedzieć, pewnej hipokryzji ludzi, którzy z jednej strony takie rzeczy robili, a z drugiej strony dzisiaj protestują przeciwko zaostrzeniu ustawy o policji antyterrorystycznej. Jak człowiek, jak zwykły obywatel, jak wyborca ma patrzeć na takich ludzi? Przede wszystkim przejdzie, można zapytać boją się inwigilacji, bo nakradli pieniędzy i teraz będą dochodzić wewnętrzne sprawy Polski, procesy legislacyjne, a nie wówczas, gdy władzę sprawowała koalicja Platforma Obywatelska PSL. Jak ojciec wspomniał, w 2015 roku było aż 8 tysięcy kontroli operacyjnych, rok wcześniej ponad 7200. Natomiast też w ostatnim roku rządów Platforma Obywatelska doprowadziła do tego, że policja 60 tysięcy razy sięgała po dane z internetów, także internautów, także te dane mogą budzić zaniepokojenie, czy to jest zainteresowanie. No przede wszystkim nie mamy do czynienia z jakąś merytoryczną próbą oceny sytuacji, natomiast mamy po prostu ciągle do czynienia z bezprawną, podkreślam, bezprawną ingerencją Komisji Europejskiej w wewnętrzne sprawy polskie. To może przypomnijmy, że zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 2014 roku część zasad inwigilacji zdaniem Trybunału Konstytucyjnego była niezgodna z Konstytucją. Koalicja Platforma Obywatelska PSL, która wówczas sprawowała władzę, mimo że miała czas na przygotowanie nowelizacji tejże ustawy,
z kilkanaście nawet miesięcy, nie przeprowadziła nowelizacji ustawy o policji. I wówczas ze strony Unii Europejskiej nie było żadnych tutaj interwencji. Dopiero nowelę przygotowaną przez posłów Prawa i Sprawiedliwości uchwalił Sejm w połowie stycznia tego roku, a prezydent podpisał właśnie na początku lutego. A tymczasem właśnie teraz właśnie Komisja Wenecka stwierdza, że w nowelizacji ustawy właśnie tej przeprowadzonej przez posłów obecnego parlamentu część przepisów o inwigilacji jest zdaniem komisji niezgodnych z konstytucją. Zdaniem komisji zapisy w ustawie o policji dotyczące prowadzenia tajnej inwigilacji są niewystarczające, gdyż nie zapobiegają nadużyciom i ingerencji ze strony instytucji państwowych prywatność obywateli. Panie doktorze, przepraszam, że przerwę, ale też rodzi się taka może przekorna myśl gdzieś w mojej głowie. No rzeczywiście, skoro na taką skalę można było inwigilować ludzi zgodnie z prawem i z ustawą, to może rzeczywiście jest niepotrzebna nowelizacja, jeżeli tak to ma wyglądać, prawda? No tak, dokładnie tak. Można tak przewrotnie przejść powiedzieć. Natomiast już może nie wchodząc w szczegóły tej nowej nowelizacji, bo ona była przedmiotem i dyskusji w parlamencie, trzeba powiedzieć jednak generalnie, że ta nowa ustawa o policji jednak porządkuje te kwestie kontroli operacyjnej, no chociażby kwestie właśnie tego, że sąd okręgowy ma prawo do kontroli post factum pozyskanych przez służby danych telekomunikacyjnych, pocztowych, internetowych i tak dalej. No poza tym uprawnione organy raz na pół roku będą przekazywały do sądu odpowiednie sprawozdania. Sąd może zapoznać się z materiałami. Ministerstwo Sprawiedliwości dodatkowo ma przedstawić co rok Sejmowi i Senatowi informację o przetwarzaniu danych. Wydaje się zatem, że ta ustawa absolutnie nie tylko, że jak gdyby zabezpiecza pewne prawa obywatelskie, a może ściślej powiedziałbym, stwarza pewną przejrzystość tych właśnie tej tak zwanej inwigilacji, ale z drugiej strony koordynuje działania różnych służb w tym zakresie. Wiemy, jaka jest sytuacja zagrożenie też terrorystyczne. I jak ojciec wspomniał, mamy drugą ustawę właśnie tak zwaną antyterrorystyczną, no i znów można się absolutnie niezbędną i właśnie dzisiaj na dzisiejszym posiedzeniu Senat zajmuje się tą ustawą, a w ubiegły piątek Sejm przyjął przepisy tej ustawy antyterrorystycznej i można domniemywać, że również tutaj Komisja Europejska będzie próbowała ingerować w wewnętrzne sprawy Polski. Powtarzam, to tutaj nie ma to nic wspólnego z jakąś merytoryczną oceną, ale po prostu jest to kolejna próba podporządkowywania sobie rządu polskiego, państwa polskiego, czy też powiedziałbym nawet narodu polskiego i obywateli właśnie Komisji Europejskiej, a te działania są absolutnie bezprawne. Przedstawiciele rządu oświadczyli, że przeanalizują opinię komisji, ale jej nie podzielają. No to ja chciałbym jednak przypomnieć, że może stanowisko nasze, prawicy Rzeczypospolitej, w oświadczeniach, kilkakrotnie powtarzaliśmy to, wzywaliśmy rząd do niekontynuowania wymiany stanowisk z Komisją Europejską na temat wewnętrznych spraw naszego państwa, bowiem komisja wchodzi w kompetencje rządów państw Unii Europejskiej. I to jest naruszenie kompetencji państw przez Komisję Europejską, które po prostu oznacza poza traktatową zmianę charakteru Unii Europejskiej. Stanowi to zatem nie tylko naruszenie uprawnień polskich władz, ale powtarzam, Polski jako państwa i narodu. Dlatego po prostu takie kontynuowanie tego dialogu z Komisją Europejską po prostu nie ma sensu. Panie doktorze, i na koniec jeszcze takie pytanie, kiedy rozważamy, czy próbujemy odpowiedzieć sobie na kwestię, dlaczego wcześniej Komisja Europejska, Komisja Wenecka, te wszystkie organy europejskie nie reagowały, możemy chyba też zauważyć, że wtedy nie było takich donosów, tak to chyba też trzeba nazwać, czyli takiego
ukrytego, czy w cudzysłów wziętego troszczenia się o dobro, wspólne dobro Rzeczypospolitej, poprzez to, że będziemy nagłaśniać swoje problemy, wynosić je z Polski i tam próbować rozwiązywać wśród osób sobie życzliwych gdzieś tam w Brukseli, czy w organach Unii Europejskiej. Oczywiście, dlatego że mamy tutaj do czynienia ze strony byłego obozu rządzącego, Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego, przenoszenia wewnętrznych spraw Polski na forum międzynarodowe. Czyli mamy do czynienia z działalnością partii zagranicy, znanych działań z historii, które były dla Polski zgubne. I to jest chyba najgorsze w tym wszystkim. To można powiedzieć, jest to takie największe oskarżenie pod adresem właśnie opozycji, która nie potrafi podjąć próby rozwiązania, dialogu tych problemów na forum parlamentu czy innych instytucji do tego uprawnionych. Natomiast wynosi te kwestie na zewnątrz i oczywiście eskaluje ten konflikt, dlatego że wszelkie działania zewnętrzne, w tym przypadku Komisji Europejskiej, absolutnie nie służą rozwiązaniu różnych problemów, które właśnie są, czy to związane właśnie z Trybunałem Konstytucyjnym, czy z procesem legislacyjnym, w tym przypadku z nowelizacją ustawy o policji, czy właśnie tą ustawą antyterrorystyczną. Dlatego tu mamy do czynienia z takim bardzo egoistycznym, ale chyba to można w tym przypadku lepiej nazwać antypaństwowym działaniem, dlatego że jest to działanie, które ma angażować siły zewnętrzne. Jakoś nie słyszeliśmy, chyba ja przynajmniej nie zauważyłem, żeby Komisja Europejska pouczała, czy też więcej próbowała, domagała się od rządów na przykład Francji, czy Niemiec zmian w zapisach jakichś właśnie ustaw. Panie doktorze, bardzo dziękuję za tę wypowiedź, za komentarz do tych ważnych spraw i pozdrawiam serdecznie. Szczęść Boże. Szczęść Boże, dziękuję serdecznie. Gościliśmy pana doktora Krzysztofa Gawęckiego, wiceprezesa Prawicy Rzeczypospolitej. Obudź się, Polsko marna, niech opadnie kłamstwa mgła. Powstać z kolan Polsko, daj nam sprawiedliwość. I teraz weź na te zielone klapce, co masz, żeby to wszystko wysłać. Zielona klapka, taka. Zimowa i przysel, to co miałeś wysłać. Słuchaj się mi i teraz wejdzie. Obudź się, Polsko marna. W audycji Aktualności Dnia witamy bardzo serdecznie panią profesor dr habilitowanych nauk medycznych Elżbietę Starosławską, konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie onkologii i klinicznej. Szczęść Boże, pani profesor, witamy serdecznie. Szczęść Boże, witam serdecznie. Ojca, witam serdecznie państwa. Pani profesor, niedzielne rozmowy niedokończone o Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej imienia świętego Jana z Dukli były bardzo konkretne, precyzyjne, ale też bardzo mocne. No i okazuje się, że pojawiają się pewne echa, nie tylko pozytywne, ale również i takie problematyczne. Jak w okiem pani profesor po tych rozmowach sytuacja zaczęła się zmieniać, czy nic się nie zmieniło?
Za dużo tego masz. W lubelskiej przestrzeni publicznej pojawiła się ponownie oszczercza kampania przeciwko mojej osobie oczywiście ze strony Urzędu Marszałkowskiego. Także przez internet żydowstwo chciało tu wejść przez policję, rozumiecie państwo? To oni już i to zaplanowali, także... Oj, bardzo dokładne są dane w internecie, rzeczywiście. Które również nie dotyczą mojej osoby. Ale celem, oczywiście powoływał się pan marszałek na moje wypowiedzi w telewizji Trwam, w Radio Maryja, więc to można było natychmiast odnieść do tego powiązania. I chodzi przede wszystkim, jak do tej pory w tych dwuletnich kampaniach, żeby obrzucić błotem, później już to się wyjaśni, ale już nikt nie będzie pamiętał, żeby zrobić wrażenie takiej przestępczej, pozornej, insynuowanej, przestępczej mojej działalności. Ja szybciutko odniosę się do tych dwóch zarzutów. Pierwszy zarzut to wykonanie robót na budowie, które były zapłacone, a część tych robót nie była wykonana. Jeżeli chodzi o rolę i obowiązek dyrektora, dyrektor dostaje na stół harmonogram rzeczowo-finansowy, który jest sprawdzony, podpisany i odpowiedzialność głową ponoszą inwestycyjni. Dyrektor, zastępca dyrektora, który odpowiada za budowę, też jest nadzór Urzędu Marszałkowskiego. I to są te osoby, które mają obowiązek sprawdzić, czy to, co jest w harmonogramie rzeczowo-finansowym przedstawionym mi do podpisania wniosku o płatność, jest zgodne z prawdą i zgodne z wykonaniem. I w styczniu taki harmonogram rzeczowo-finansowy dostałam, potwierdzający, że wszystko jest zgodne z prawą, z prawdą. Więc nie jest to rolą i obowiązkiem dyrektora, który nie jest budowlańcem, chodzić po budowie i sprawdzać każdą deseczkę, tylko dostaje wszystkie podpisy i ci ludzie odpowiadają za to, co podpisali. Więc dyrektor musi niezwłocznie, ma obowiązek natychmiast podpisać wniosek o płatności, mając pełną dokumentację poświadczoną podpisami budowlańców, wystąpiłam o płatność do Urzędu Marszałkowskiego. To jest, prawda, ta zasadnicza sprawa, która nie dotyczy w tym momencie dyrektora. Odpowiedzialność, nawet jeżeli jest kontrola, która wykaże, bo ja nie wiem, nie znam protokołów kontroli, to odpowiedzialność ponoszą inwestycyjni i wykonawcy i ludzie nadzorujący. To jest pierwszy zarzut, który kompletnie nie jest związany z dyrektorem. Drugi zarzut to kolejne przetargi. Więc to jest nośny temat zawsze i zawsze można obrzucać błotem każdego, co jest niezgodne z prawdą, bowiem ja nigdy nie uczestniczyłam w żadnych przetargach, ani lekowych, ani na wyposażenie, ani na jakiekolwiek inne asortymenty. Ja tylko inicjowałam zawsze podpisem przetarg i kończyłam podpisem, uznając pracę komisji przetargowej, czyli to, co wyłoniła komisja przetargowa, to uznawałam podpisem. Nie jest to uczestnictwo w żadnym procesie przetargowym, czyli również nie ma żadnej mojej winy. Ja muszę powiedzieć, że audycja zarówno w Radio Maryja, jak i to wspaniałe spotkanie w telewizji Trwam odbiło się ogromnym echem wśród potężnej rzeszy pacjentów i ludzi w ogóle w Lublinie, na Lubelszczyźnie, w Polsce. Otrzymałam mnóstwo maili z takim podziękowaniem dla ojca dyrektora, dla państwa, za możliwość usłyszenia, jaka jest prawda, że ta prawda to polega na tym, że chodzi o przejęcie Centrum Onkologii, że chodzi o to, że traci niezależność centrum. I w Poznaniu podobna historia była, przecież też został zwolniony dyrektor, który, prawda, potężnego szpitala dziecięcego, który nie wyraził zgody na podobne inne koncepcje. Także to jest taki, prawda, zdecydowany proces z mojej strony, ażeby nie dać zabrać pieniędzy pacjenta, żeby centrum było samodzielne, niezależne i te pieniądze, żeby absolutnie były dedykowane pacjentowi, żadnym innym celom. I no jest to niezgodne z koncepcją, prawda, obecną decydentów i takie są to niestety reperkusje. Ale mam nadzieję, że to wszystko się wyjaśni, że prokuratura szybciutko, prawda, powyjaśnia
i będziemy wszyscy zadowoleni. Także no, trzeba jakoś przetrwać te szykany, bo to są szykany nieprawdziwe. I są to, prawda, mają, decydenci mają dostęp do mediów regionalnych, także jest to bardzo proste i można wszystko powiedzieć. A ja każdą wypowiedź swoją, zarówno w telewizji Trwam, jak i w Radio Maryja, mogę udokumentować. Także nie ma problemu i wszystko mogę udokumentować. Także ja całym sercem dziękuję, że mogę też wypowiedzieć się dzisiaj, mogę sprostować, mogę uspokoić też słuchaczy, którzy po raz kolejny są karmieni nieprawidłowościami. No jest to potężna walka o wpływy takiego dużego, jeżeli chodzi o duży ośrodek. Pani profesor, też w internecie, kiedy przygotowywałem się do tej audycji, wpisując pani imię i nazwisko, wyświetlało się bardzo wiele takich portali dotyczących lekarzy i tam też opinie o spotkaniu z panią profesor, więc w tych opiniach no, rysował się obraz anioła. I to też dziękuję, że pani profesor daje takie świadectwo i też no, pewnego cierpienia przez tą sytuację, która się dzieje. Natomiast ja chciałem zapytać też o to, czy jakieś światełko w tunelu widać? Ufam i wierzę, że ten rząd słyszy to, którzy decydenci tego rządu słyszą, widzą i szybko podejmą decyzję. Jest potrzebna szybka decyzja, ażeby uratować zarówno nasze centrum, jak i wszystkie centra w Polsce, bowiem są to zakusy na wszystkie centra w Polsce, to nie tylko w naszym województwie. I za rok możemy się obudzić w innej rzeczywistości, w rzeczywistości takiej, gdzie pacjent z chorobą nowotworową będzie odsyłany od prywatnego gabinetu do cząstkowego leczenia w innym prywatnym jakimś prawda, oddziale radioterapii, a częściowo w państwowym jakimś prawda, szpitalu, bo takie są już realia. Ja mogę już potwierdzić, mam no takie skargi pacjentów, którzy są tak odsyłani, nie ma tej kompleksowej. Także w służbie zdrowia, proszę Państwa, są zawsze awantury i kłótnie. Są nieporozumienia, ale one wynikają ze złego systemu chciwości. Jeżeli policja przez internet miała tutaj to żydostwo wejść do Polski, no to dobrze, że oni to cofnęli. Jest postanowienie w państwie wewnętrznym. Nie może być przez internet, bo internet myli się, nie ma duszy, nie zna czasu i pewnych innych opcji. To są setki tysięcy osób, 160 tysięcy nowych zachorowań rocznie, plus całe rzesze leczonych, którzy są w opiece, aktywnie leczeni. To są setki tysięcy ludzi. I mam taką nadzieję, muszą być to szybko podjęte decyzje rządowe o systemowym leczeniu, o organizacji tego leczenia, o koordynacji, o nadzorze. Tego brakuje. Brakuje rządowej decyzji. Mam nadzieję, że wkrótce taka decyzja zapadnie. My też mamy nadzieję, pani profesor, na to, że dla dobra pacjenta, tak jak pani profesor wspomina, te decyzje będą podejmowane niezwłocznie. Będziemy oczywiście sytuacji się przyglądać na bieżąco, też informować naszych słuchaczy i widzów o tym wszystkim. Dziękuję serdecznie pani profesor. Dziękuję serdecznie i chciałam jeszcze raz pogratulować i chylę czoło przed tym, co ojciec dyrektor z państwem zrobił, że jest to samodzielne państwo po prostu medialne, że można wypowiedzieć szczerą prawdę, nie jest to blokowane. Także bardzo dziękuję. Niech będzie to chwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Teraz i zawsze dziękuję serdecznie pani profesor. I pozdrawiam. Gościliśmy na antenie Radia Maryja panią profesor doktor habilitowany nauk medycznych Elżbietę Starosławską i mówiliśmy o sytuacji Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej. Ojczyzna, choror miała, nie ma zrozumieć, że nasz ten
wszędzie żydostwo, coś nie do... Oni bazują na tym jak cyganka, że nie widzisz, stoją za plecami Jezusa i obgadują go, a potem człowieka anioła, anioł, doprowadzają do śmierci. No to żydowska robota, czyli od końca. Radio Koncito.